Witam Państwa serdecznie. Mam teraz okazję przeprowadzić wywiad z zawodnikiem PZ numer 2, czyli popularnego u nas chemika. I przedstawicielem tej drużyny jest zawodnik z numerem 5, Tori, tak? Tori, poproszę Cię o krótkie podsumowanie tego pierwszego meczu, który był rozgrywany 22 listopada, tak? Z Zatorem. Tak, z Zatorem, gdzie graliście. Co mógłbyś powiedzieć, bo ten mecz oczywiście dla Was skończył się wygraną, ale jak Wy jako zawodnicy go technicznie oceniacie? Jak Wasza kondycja w trakcie tego meczu? Zgranie? Moim zdaniem, ja nie grałem w tym meczu, ale ten mecz był bez sensu, bo to taki rozgrzewkowy w sumie. Drużyna Zatora była zebrana dosłownie wieczór przed, słyszałem o tym. Ci, którzy chcą grać, to grają i tyle. A tak to no, wynik 108 do 30 około. No to takie mecze, takie na rozgrzewkę jak już, nie? No, wydaje mi się, że... Znaczy, rozumiem, że oczekiwaliście, jak mówiąc takim waszym językiem zawodniczym, wyższego jakby poziomu, tak? Tak szczerze, to byle, żebyśmy nie grali pierwszego meczu z OZ-ami, bo OZ-y i Chemik to jest praktycznie finał. I jak graliśmy pierwszy mecz z Zatorem, jak wtedy jeszcze nie grałem, to wydaje mi się, że no, każdy był z nastawieniem takim, że wygramy raczej, bo jeden zawodnik tam tylko ten grał w kosza tak na co dzień. A tak to... Rozumiem. Wiem, co chcesz powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że to też, wiesz, musimy na to patrzeć, że dla waszych kolegów z Zatora to na pewno też będzie taka motywacja, mam taką nadzieję, jak i dla wszystkich drużyn, żeby ćwiczyć. Przede wszystkim to, co ja zauważam jako organizator, bo nie chcę się teraz wypowiadać o poziomie gry poszczególnych zespołów, ale to, co mówiliśmy też w wcześniejszych wywiadach, brak kondycji przede wszystkim daje o sobie mocno kondycja, łapanie tlenu. No, musimy biegać. Zapraszamy wszystkich gdzie? Na treningi. Na treningi, tak. Chodźmy, trenujmy. Obojętnie, w której jesteśmy szkole, SKS-y, zajęcia z nauczycielami, to jest wartość dodana, tak? Widzieliśmy też, nie wiem, oglądałeś, byłeś świadkiem meczu chyba OZ-Denesy kontra Ekonomik, tak? Gdzie tam było dość mocno widać... Na początku Ekonom pokazał dobrą grę, ale później to już... No ale co później siadło? Później jeden chłopak z OZ-ów zrobił swoje, trafił z 20 punktów i już stracili motywację i wynik motywacja, skończył się... Myślę, że też motywacja, celność, tak? No. I to wtedy spada, jak nie ma czego? Kondycji. Jak nie ma kondycji, no właśnie. Dokładnie, więc musi być kondycja, zgranie. Ja myślę tak, że ta liga jest też po to, słuchaj, żebyśmy wszyscy się ogrywali, żebyśmy wszyscy zdobywali umiejętności koszykarskie. Wy, no, po tych, powiedzmy, waszych dwóch meczach, które do tej pory rozegraliście, dwa, oba są dla was wygrane, tak? Tak, tak. Więc... Możecie tylko powiedzieć, że co, że jesteście na razie liderami tabeli, tak? Na razie jesteśmy najlepsi. No. Ale później się jeszcze okaże, bo jeszcze będą mecze, no to... Ale nie można zawsze iść z takim nastawieniem, że wygramy wszystko, nie? Trzeba mieć trochę pokory w sobie i pokazać wszystkim, że umiemy grać i że nie jesteśmy tak zwanymi egotopami, tylko że potrafimy pokazać dobrą grę. Dobrze, a powiedz mi, jak oceniasz w ogóle udział z perspektywy waszej jako zawodników? Masz kontakt taki, powiedzmy, większy niż ja i nauczyciele ze swoimi rówieśnikami. Jak wy, jako młodzi ludzie, oceniacie tą ligę, tą szkolną ligę koszykówki? Uważam, że liga jest bardzo w porządku, bardzo fajna. Szczerze, nie spodziewałem się, że będzie taka liga, odkąd przyszedłem do Chemika, bo jestem w pierwszej klasie. Ale jak się dowiedziałem, bardzo spoko. Ja akurat teraz się nawet przeniosłem z piłki nożnej na kosza, no to przynajmniej można sobie w takiej lidze zagrać. Wydaje mi się, że bardzo fajnie. Cieszę się bardzo. Dziękujemy za wywiad. Co mi pozostaje? Życzyć Wam wielu sukcesów sportowych, rozwoju przede wszystkim. Zachęcam wszystkich zawodników, ze wszystkich drużyn, z Chemika przede wszystkim, żeby ta drużyna i ilość tych zawodników pęczniała, tak? My również dziękujemy jako
jako cała szkoła, cała reprezentacja koszykówki Chemika i będziemy działać. Dziękuję. Co nam pozostaje? Wspólnie może zaprośmy wszystkich na 10 stycznia, no. Tak? Do ogólniaka na, trzecią kolejkę. No, na trzecią kolejkę zawodów. Mam nadzieję, że wszyscy dadzą się wszystko i powodzenia życzę wszystkim. To ja mam jeszcze do ciebie tylko prośbę. Powiedz w trzech słowach po młodzieżowemu, jakbyś chciał zaprosić kolegów, swoich rówieśników, żeby wszystkim dopinglowali. W trzech słowach? No w trzech, czterech czy w jednym zdaniu. Jakbyś chciał zaprosić kolegów, jak to po waszemu najlepiej wyrazić, żeby jak największa ilość przyszła i dopingowała wszystkim w koszykówce oświęcimskiej. Nie, w sensie w trzech słowach to po prostu zapraszam wszystkich i tyle. Super. Zapraszam na naszą, nie wiem jak to powiedzieć, na naszą wygraną oczywiście, bo ja jestem z takim nastawieniem. Wiem. I tyle. Fajnie, dziękujemy za wywiad. Zapraszamy Państwa jeszcze raz. Oglądajcie, śledźcie rozgrywki szkolnej Ligi Koszykówki. Dziękujemy.